Bezcenną środę mam dla Was wybór 6 wartościowych, horrorowych, strasznych nowości ostatnich tygodni, po które warto sięgnąć, na które warto zwrócić uwagę. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Mam dzisiaj dla Was wybór 6 fantastycznych, strasznych tytułów, groza w tej najpyszniejszej postaci. 3 zbiory opowiadań, 3 powieści, pióra zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Wszystkie te książki pojawiły się na rynku w ostatnich tygodniach, więc są to, jak widzicie, absolutne świeżynki, które moim zdaniem naprawdę zadowolą wielbicieli dobrego horroru. Na początek Obskura i Obskura 2 od wydawnictwa Phantom Books Horror. Antologia horroru ekstremalnego teraz w 2 tomach, a w środku zbiór najpyszniejszych, pełnych krwi, flaków wszelkich skrajności i zwyrodniałości opowieści pióra naszych rodzimych twórców. Każda z tych historii gwarantuje inny styl, inny sposób narracji, oczywiście tak odmienne opowieści, a całość zdaje się być prawdziwą ucztą dla wszystkich tych, którzy lubią ten specyficzny gatunek horroru. Kto od opowiadań natomiast stroni? Kochani, warto się tutaj przekonać, bo niech przekonają Was chociażby teksty Grzegorza Kopca, Roberta Ziembińskiego czy Bartka Fitasa. Każde nazwisko z tych zbiorów to jest zapowiedź doskonałej jakości i warto tę jakość uszczknąć właśnie w opowiadaniach, żebyście wiedzieli, co Wam się najbardziej spodoba, kto Wam się najbardziej podoba i na kogo w przyszłości polować. Jednakowoż pamiętajmy, ekstrema to przemoc, to gore, to wynaturzenie, to absolutna hiperbola, więc oba te zbiory są wyłącznie przeznaczone dla pełnoletnich czytelników. I również dla czytelników o mocnych żołądkach, no i o mocnych nerwach, bo o to w tym wszystkim tu chodzi. Kto uwielbia prozę Edwarda Lee, tego nie może ominąć nowela Tramwaj numer 1852 Edwarda Lee właśnie od wydawnictwa Dom Horroru. I tą nowelą, kochani, Edward Lee składa hołd samemu samotnikowi z Providence, czyli H.P. Lovecraftowi. Oczywiście robi to w jedynie sobie tak dobrze znany, perwersyjny sposób, zabiera nas w podróż, której nie zapomnimy nigdy, a której koniec może być tylko jeden. Mamy tutaj zaginioną siostrę, mamy tutaj wyprawę do sedna obrzydliwości w postaci pewnego domu publicznego, no i mamy postać samego H.P. Lovecrafta, którego Lee już niejednokrotnie ściągał z tego horrorowego piedestału. Lovecraft w wydaniu Lee ma iście nadprzyrodzone, no i równie obrzydliwe cechy. Lektura jest absolutnie przednia, warto jednak być przygotowanym na to, w czym Lee się specjalizuje, czyli w ekstremalnej ekstremie. I tym samym jest to również lektura wyłącznie dla czytelników pełnoletnich. Teraz absolutna perełka. Kolejny dzień bliżej śmierci Bradleya Dentona od wydawnictwa Phantom Books Horror. Jak można opisać zbiór opowieści Dentona? No nie da się ani jednym słowem, ani nie da się jednym zdaniem nawet. Jedno pozostaje pewne. Te historie to jest taka mieszanka, której nie można do końca nazwać horrorem, ale która zawsze na granicy horroru, grozy, fantastyki oscyluje. Jest tutaj chociażby gotyk amerykańskiego południa z tym dziwnym, mrocznym realizmem magicznym, który niepokoi podskórnie, jednocześnie z przemocą trudną do opisania. Są tutaj małe amerykańskie miasteczka, są tutaj dziury zabite dechami, w których dzieją się rzeczy co najmniej niezwykłe. Są tutaj również te niekończące się drogi i ci, którzy te drogi muszą przemierzać. Bywa niepokojąco, bywa przerażająco, bywa dziwnie, jednak zawsze u Dentona bywa absolutnie smakowicie. I widać tutaj, słuchajcie, między słowami nawiązanie do absolutnej klasyki tytanów gatunku, do Richarda Matthewsona chociażby, czy do Raya Bradbury, ale także do tego wczesnego Stephena Kinga, no i do wszystkich innych tych, którzy się w straszności specjalizują. Kolejny tytuł dla Was to Zabawmy się u Adamsów Mendala W. Johnsona od wydawnictwa Vesper. Mamy tu rozpieszczone dzieciaki, mamy tutaj młodą studentkę, która ma się tymi dzieciakami opiekować, no i mamy dni pełne nudy. Nudy, która prowadzi do skrajnej przemocy. Ta powieść jest splatterpunkowo-filozoficzna i wiem, dziwnie to brzmi, ale kto przeczyta Zabawmy się u Adamsów, ten dokładnie będzie wiedział, o czym ja tutaj mówię. I co prawda z początku chciałam porównać Zabawmy się u Adamsów do kultowej, przerażającej, przenikliwej dziewczyny z sąsiedztwa świętej pamięci Jacka Ketchuma, ale w sumie nie mogę tego zrobić. Co prawda w obu powieściach to główne zagadnienie, ten główny motyw, ta oś są sobie tożsame, ale obie te historie są zupełnie odmienne, bo na czym innym się skupiają. To, co je łączy, to jest przemoc i zło, które rodzi się w tym, co najbardziej niewinne, czyli w dzieciach.
Również u Johnsona pojawia się to podstawowe pytanie, skąd w ogóle bierze się zło. Czy jest chociażby częścią dziecięcej natury, czy ukrywa się pod pozorami niewinności? I znajdziecie u Johnsona sporo filozoficznych rozważań, czasami nawet rozwleczonych do nieprzytomności. A jednak te rozważania są bardzo potrzebne właśnie po to, żeby się na moment zatrzymać i pomyśleć o naszym człowieczeństwie, no i o istocie zła. Ten zbiór to jest absolutny hit. Galeria Karoliny Kaczkowskiej od wydawnictwa Dom Horroru. Oczywiście, już widać po okładce, jest to zbiór opowiadań ekstremalnych. Skwiercząca przemoc, galony krwi, całość z pogranicza dobrego smaku, ale słuchajcie, Kaczkowski z ekstremą jest do twarzy. I nic dziwnego, że wstępem i miłym słowem całość opatrzył sam mistrz ekstremy ekstremalnej, czyli Edward Lee. Czytelnik spragniony obrzydliwości w galerii tę obrzydliwość dostanie. Wszystko to okraszone pazurem, no i zaskakującą oryginalnością. To jeden z tych zbiorów opowiadań, które zostają na długo w pamięci i jeśli jesteście miłośnikami twórczości Edwarda Lee, to pokochacie Karolinę Kaczkowską, no nie ma innej opcji. A na koniec jedna z bezcennych nowości zza oceanu, której nie mam w papierowej wersji, ale mam ją w e-booku, Goddess of Filth V. Castro. I jest to opowieść prosto z teksańsko-meksykańskiego pogranicza Stanów Zjednoczonych. Opowieść o dziewczynach, które podczas jednego z beztroskich seansów przywołały samą aztecką boginię. Boginię, która postanowiła przeniknąć ciało jednej z nich. W tle mamy wątek brudnych sekretów, niepokojących tajemnic, ale także dorastania na własnych zasadach. Castro znana jest z tego, że porusza tematy bliskie pograniczu właśnie. Dotyka tematów latynoskich korzeni, dorastania na styku dwóch kultur, jak i również tożsamości zagubionej gdzieś pomiędzy. To horror z feministyczną nutą, wymykający się nieco gatunkowi, nie do końca straszny, ale jednocześnie taki, który można pożyć na jeden haps. Cały zbiór ciekawości, nowości, które warto poznać, po które warto sięgnąć. Słuchajcie, jeżeli się wahacie, kiedy mówię o zbiorach opowiadań, to proszę nie wahajcie się. Dla mnie, słuchajcie, w ogóle zbiory opowiadań są jak menu w takiej restauracji, menu degustacyjne w szykownej restauracji. Dostajecie całe mnóstwo pomniejszych elementów, smakujecie i sprawdzacie, czy to coś dla Was, czy może niekoniecznie. Jeżeli nie, przechodzicie dalej. Dzięki opowiadaniom możecie też sprawdzić, w jaki sposób ci więksi twórcy, bardziej popularni, których znacie na przykład z ulubionych powieści, potrafią zamknąć również historię w tych kilku słowach. Bardzo Wam polecam, tym bardziej, że te zbiory, które dzisiaj Wam pokazałam, są absolutnie fenomenalne. Oczywiście Obskura i Galeria dla miłośników horroru ekstremalnego właśnie, ale chociażby Bradley Denton i jego niesamowite historie sprawdzą się nie tylko dla miłośników grozy, ale w ogóle dla miłośników porządnie napisanej prozy. Denton jest absolutnie zaskakujący, bo on również wymyka się gatunkowi. To są historie również takie z pogranicza, oscylujące, nietypowe, bardzo serdecznie Wam polecam. Oczywiście Edward Lee to jest Edward Lee bez względu w jakiej odsłonie, czy z H.P. Lovecraftem, czy bez. A Adamsowie? No Adamsowie z pewnością Was zaskoczą. Nie jest to taka sama lektura jak Ketchum, ale środek ciężkości tutaj jest położony na coś innego. Sami musicie się przekonać, czy ta historia jest właśnie dla Was. Goddess of Filth natomiast dla wszystkich, którzy czytają po angielsku, a którzy chcą spróbować zbuntowanej, młodej, feministycznej grozy, nieco odmiennej niż to, co znamy u nas. Jak sami widzicie, do koloru, do wyboru. Jestem ciekawa, czy czytaliście już którąś z tych książek, no i jakie macie wrażenia właśnie z lektury. Niestety, jak widzicie, nie zmieścił mi się tutaj Wiatr Józefa Kariki, więc czekam na Wasze wrażenia z lektury Wiatru. Jestem ciekawa, co myślicie o tej książce, bo ja sama się zastanawiam, czy kupić, czy przeczytać. Dajcie też koniecznie znać, co dobrego, strasznego przeczytaliście w ostatnim czasie, co polecacie, albo co chcielibyście, żebym poleciła ja. Mogę Wam też zapowiedzieć, że następne tygodnie będą bezsennie pyszne. Pojawi się Joe Hill ze swoimi rogami, pojawi się również podsumowanie tego półrocza. Wyobraźcie sobie, minęło bezsenne pół roku. Wszystkie te książki znajdziecie również na blogu Wielkiego Buka. Zapraszam Was serdecznie do tego wpisu, a my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na Eksperyment Grzegorza Kopca, jedna z najlepszych powieści grozy tego roku, jeżeli nie najlepsza. Jeszcze zobaczam, ja jeszcze nic nie zdradzam. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Trafiliście tutaj w środę, środy są bezsenne. Czas grozy, czas horroru. I literatura gatunkowa, literatura piękna. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia!